Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Marcin Jan Orłowski. Zapraszam do obejrzenia już 6. odcinka magazynu Futsal Ekstraklasy, a więc podsumowania minionej kolejki rozgrywek właśnie Futsal Ekstraklasy sezonu 2016-2017. I rozpoczynamy spotkaniem Piasta Gliwice z Red Dragons Pniewy. Państwo widzą już pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Adam Wachoński, to była pierwsza minuta i 47 sekunda. Następnie odpowiedź gospodarzy, Paweł Barański w trzeciej minucie i trzeciej sekundzie doprowadza do remisu. A teraz sytuacja, która nominowana będzie do bramki kolejki. Proszę zauważyć po kontrze. Foltyn sam aż uderzył na bramkę w czwartej minucie i 24 sekundzie. Maciej Foltyn zdobywa bramkę na 2-1 dla Red Dragons Pniewy, a następnie odpowiedź Przemysława Debuckiego na 2-2 i tak też zakończyło się to spotkanie. Bardzo ciekawy mecz w wykonaniu obydwu drużyn. Bardzo wiele emocji na hali w Gliwicach. No i tym samym bardzo dobrze rozpoczęło nam się 6. kolejka Futsal Ekstraklasy właśnie tym spotkaniem, a my już przechodzimy do sobotniego meczu, gdzie AZS UG Gdańsk podejmował AZS UŚ Katowice. Derby akademików zawsze wywoływały bardzo dużo emocji na trybunach i wśród zawodników, a my widzimy Tomasz Dura niezastąpiony. Tomasz Dura strzela bramkę w 5 minucie i 9 sekundzie, a następnie gol na 2-0 Jędrzeja Jasińskiego w 10 minucie i 9 sekundzie. Pierwsze dwa uderzenia na bramkę katowiczan. Bardzo aktywni byli zawodnicy obydwu stron, ale to właśnie katowiczanie przyjezdni byli skuteczniejsi, chociaż w 21 minucie Wojciech Pawicki w 21 minucie i 36 sekundzie trafił na 2-1. To była bramka kontaktowa, dokładnie na 1-2 i za chwilę w 30 minucie i 14 sekundzie kolejna sytuacja akademików, tym razem wykorzystana przez Mateusza Cymana. No i tym samym wynik 2-2 w Gdańsku. I tak też zakończyło się to spotkanie, a więc pierwsze dwa mecze za nami. W obydwu remisy 2-2. A my już jesteśmy w niedzielnym spotkaniu, gdzie FC Toruń podejmował Beniaminka MKF, Solne Miasto Wieliczka. Torunianie rozpoczęli bardzo odważnie, bardzo ofensywnie i Marcin Mikołajewicz w 6 minucie i 46 sekundzie otwiera wynik tego spotkania. Minęło nieco ponad 2 minuty i po raz kolejny Torunianie będą cieszyć się ze zdobytej bramki. Państwo widzą świetną akcję Cleversona Pelc Fernandeza. Ostatnio bardzo skuteczny zawodnik strzela bramkę na 2-0 dla gospodarzy, a podopieczni Krzysztofa Kusi mieli ewidentnie problem ze skutecznym strzelaniem na bramkę, a Państwo w tym momencie widzą drugi gol, który będzie nominowany do bramki tygodnia. Sylwester Kieper w 10 minucie i 37 sekundzie podwyższa wynik na 3-0, a to odpowiedź Michała Skórskiego w 14 minucie i 57 sekundzie. Tym samym przyjezdni z Wieliczki strzelili bramkę kontaktową na 3-1. Długo jednak ta radość nie trwała, ponieważ Torunianie już w 15 minucie i 13 sekundzie doprowadzają do wyniku 4-1. Po raz kolejny Cleverson Pelc Fernandez. W tej połowie jeszcze wcięliśmy jedną bramkę w wykonaniu zawodników przyjezdnych. Konrad Cebula. To była 17 minuta i 28 sekunda spotkania. 4-2, ale żeby tego było mało, mieliśmy jeszcze emocje w pierwszych 20 minutach. To jest 18 minuta i 8 sekunda i hat-trick tego zawodnika, którego Państwo widzą na ekranie. Cleverson Pelc Fernandez. I wynik 5-2 do przerwy. W drugiej połowie już mniej bramek zobaczyliśmy, ale jeszcze widzimy strzał Marcina Mikołajewicza w 28 minucie i drugiej sekundzie. Kapitan reprezentacji Polski, no jeden z czołowych zawodników z Torunia, strzelił bramkę na 6-2, a to już trafienie Iwana Lopeza Delpino w 39 minucie i 29 sekundzie. 7-2, no świetnie wykorzystali Torunianie fakt
dziś nie było bramkarza w bramce. No i tym samym zespół gospodarzy pewnie pokonuje Beniaminka z Wieliczki. A to ostatni mecz tej szóstej kolejki, który Państwu zaprezentujemy w magazynie Futsal Ekstraklasy. Pogoń 0-4 Szczecin kontra Clirex Chorzów, a więc spotkanie, które transmitowane było na antenie telewizji TVP Sport. Bardzo ciekawy mecz, zapowiadany na plakatach jako wielkie starcie i tak też było. Dominik Solecki, to była 4 minuta i 33 sekunda. Świetne otwarcie portowców na hali Azoty Arena. Łukasz Żebrowski miał na pewno powody do zadowolenia, ale niezbyt długo, bo w 5 minucie i 5 sekundzie Piotr Łopuch doprowadza do remisu. No i widzimy radość i właśnie przekazanie tego symbolicznego serduszka w stronę zapewne oglądających transmisję. Tomasz Lutecki, 9 minuta i 10 sekunda i było już 1-2. Prowadzili zatem Chorzowianie i nie spuszczali z tempa, bo strzelali kolejne bramki. 1-3, Tomasz Goły, 17 minuta i 52 sekunda. I jeszcze Tomasz Lutecki, też bardzo ładne trafienie Luteckiego w 18 minucie i 39 sekundzie tego meczu. Zatem po 20 minutach mieliśmy wynik 1-4, ale 58 sekund po wznowieniu gry Aleksander Szamoti strzelił bramkę na 2-4, a więc zapowiadało się, że portowcy wrócą do gry, wrócą do atakowania rywali, strzelania bramek. I tak też się dzieje, bo Artur Jurczak w 34 minucie i 41 sekundzie strzelił bramkę na 3-4. Bardzo ciekawe spotkanie robiło nam się na hali Azoty Arena, a my widzimy bramkę na 4-4. Mateusz Jakubiak, to była 35 minuta i 25 sekunda. Tym samym podopieczni Łukasza Żebrowskiego doprowadzają do remisu w tym spotkaniu. I kiedy wszyscy spodziewali się kolejnych bramek dla Szczecinian, to Mikołaj Zastawnik w 36 minucie i 11 sekundzie powoduje, iż to Clirex wywozi 3 punkty. Wynik 4-5. Bardzo ciekawe spotkanie, także tym bardziej kibice powinni cieszyć się, że mogli zobaczyć ten mecz na żywo w TVP Sport. A my widzimy komplet wyników szóstej kolejki. Spotkania, których nie widzieliśmy. Euromaster Chrobry Głogów przegrał z rekordem Bielsko-Biała 1-7. I jeszcze zaległe spotkanie Gatta Active Zuzka Wola Red Devils Chojnice 4-1. A my widzimy nominowane bramki. A więc tak jak mówiliśmy, Sylwester Kieper z FC Toruń. Druga bramka to oczywiście Maciej Foltyn w spotkaniu Piasta Gliwice z Red Dragons Pniewy. To propozycja numer 2 i za chwilę jeszcze zobaczymy propozycję numer 3 ze spotkania, które przed chwilą oglądaliśmy. Artur Jurczak strzelcem tego gola. Zapraszamy oczywiście do głosowania na Facebooku pod postem z magazynem. A to zapowiedź kolejnej serii spotkań. Piast Gliwice, Red Devils Chojnice, FC Toruń, Euromaster Chorobry Głogów, Clirex Chorzów, AZS-u Gdańsk, rekord Bielsko-Biała, Pogoń 04 Szczecin. Bardzo ciekawe spotkanie w Wieliczce. Solne Miasto podejmuje Red Dragons Pniewy i Uniwersytet Śląski Katowice Gatta Active z Duńska Wola.